Dzisiaj misyjny vlog będzie naprawdę misyjny, ponieważ zaglądamy na misję do księdza Józefa Salezjanina, który posługuje w Peru. Ksiądz Józef opiekuje się parafią, na której mieszkają cztery plemiona Indian. Ma ona około 22 tysiące km kwadratowych oraz obejmuje około 160 wiosek. Szczęść Boże, jestem ksiądz Józef Kamza Salezjanin. Od 16 lat jestem w misjach i od 15 w Amazonii Peruwiańskiej w San Francisco. No i tak jak na całym świecie sytuacja z powodu pandemii jest trudna, tak na terenach misyjnych szczególnie można odczuć obecność koronawirusa. W ostatnich dwóch tygodniach pandemia dotarła do nas z największą mocą. Już mamy około 200 chorych, pierwszych zmarłych. Sytuacja o tyle jest niepokojąca, bo nie mamy tutaj szpitala. Jest to punkt medyczny, nie jest paru lekarzy, troszkę lekarstw i jeżeli choroba będzie postępowała, to może nadal być bardzo trudne. Jakie więc zadania ma misjonarz w tych trudnych czasach? Pierwsze i zawsze jest najważniejsze, głosić Słowo Boże i towarzyszyć ludziom. Być z ludźmi. Dlatego każdego dnia mamy mszę świętą. Dlatego też w sobotę na półtorej godziny pozwoli mi otworzyć kościół. Nie mam mszy świętej, bo jest zabroniona. Ale mogą ludzie, kiedy idą na bazar, na rynek, mogą wstąpić, przyjąć komunię świętą i później pójść na zakupy, a wracać do domu. Jest to piękne. Sporo ludzi korzysta z tego. A druga oczywiście sprawa jest ta, która jest tak ważna, to jest pomoc ludziom. Wręczamy worki, torby z żywnościami, ze środkami czystości, dlatego że ludzie nie mają dużo pieniążków i dużo ludzi nie ma pieniędzy i dlatego też staramy się pomóc. I trzecia jest tak, żeby pomóc służbę zdrowia, która z wielu powodów jest w bardzo złej kondycji i dlatego też zbieramy na te sprzęty, na sprzęt medyczny, żeby poprawić warunki i ewentualnie zapobiec śmierci ludziom niewinnych. Razem z księdzem Józkiem wychodzimy teraz do ludzi, wśród których posługuje. Ci ludzie bardzo często teraz tracą pracę, głodują, albo uciekają w lasy, żeby schronić się przed koronawirusem. I z racji kwarantanny nie mogą teraz pracować, więc dlatego często głodują. Znajdujemy się teraz w części, która nazywa się Urugwaj. Jedna z rodzin Siawi otrzymała torbę z jedzeniem, cały worek jedzenia i produktów i również środków czystości. Ludzie uciekli, większość miejscowości San Lorenzo uciekła do lasu, boją się tego wirusa, a ci, którzy zostali, często jedzą raz dziennie, a czasami nawet nie mają na jeden posiłek. Dlatego staramy się pomagać. Pomagać dostarczając jedzenie, dostarczając również środki czystości, chlor i coś, co pomoże przetrwać ten trudny czas. Jak możemy zobaczyć, jest tutaj kompletna pustka. Tylko parę osób się zbliżyło do nas. Ksiądz Józef dociera do wszystkich, także do tych, którzy uciekają przed epidemią. Ludzie uciekają poza miasto, tutaj znajdujemy się teraz praktycznie już poza San Lorenzo, dwie rodziny w tym małym domu, spędzają już parę tygodni, nie mają jedzenia i dlatego im dostarczyliśmy małą torbę z jedzeniem. Tutaj właśnie widzimy na małym poletku, nazywane czakra, ludzie mieszkają poza San Lorenzo. Jeżeli miałbym powiedzieć, jaka jest reakcja ludzi, głównie strach, niepewność, ale również wiara i ufność Pana Boga. Proszą wstawieństwa Matki
wspomożycielki wiernych. No a jak czuje się sam misjonarz, dla którego te misyjne czasy stały się jeszcze bardziej wymagające? Doświadczenie jest piękne i trudne. Piękne, bo doświadczasz bogactwa człowieka. Widzę słabości ludzkie, zawziętość, czasami taką chciwość, egoizm. I wśród wielu ludzi widzę hojność, otwarcie się, pomoc innym. Naprawdę jest piękne. Wielokrotnie doświadczam pomocy od ludzi, których nie znam nawet, także to jest piękne. A jak się czuję, no czasami bardzo zmęczony. Dzień się zaczyna 5:00 do 5:30, kończy się o 11:30, 12:00 w nocy. Więc czasami bywa naprawdę, że jestem bardzo zmęczony. Kiedy chcę troszkę odpocząć, to zawsze ktoś zatknie mi do drzwi i poprosi o jedzenie, albo poprosi o pomoc, albo poprosi o załatwienie jakiejś sprawy. Tak jak było dzisiaj mieliśmy tokę dekeda, czyli godzinę policyjną. Nie powinien nikt przyjść na parafię, a tam było takie 15 czy 20 osób, którzy prosili o pomoc. Ale to też jest piękne. Wymaga cierpliwości, wymaga zrozumienia drugiego człowieka. Spytali się dzisiaj kobiety, dlaczego tutaj przyszłaś? Przecież powinien być w domu, może się zarazić, możesz w ten sposób zabić twoje dzieci, jesteś niebezpieczeństwem. Ona mówi tak się, że rozumiem, ale nie mam nic do jedzenia. I taka jest sytuacja często. Dlatego też staram się zachować spokój i staram się zawsze, jak to mówimy tutaj, ponemeno zapato de los demás, to znaczy postawić się nie na ich miejscu, postawić się w ich sytuacji, zrozumieć. I zawsze zawierzam ich Panu Bogu. A dziękuję Wam również za życzliwość, za wsparcie i za modlitwę. Módlcie się za nas, a my będziemy się modlić za Was. Bóg zapłać. A my dziękujemy za księdza służbę. A jeżeli ktoś z Was chciałby włączyć się w taki praktyczny sposób w misję księdza Józka, to polecamy Wam zbiórkę, którą rozpoczął Salezjanin. Jest to zbiórka pieniężna na rzeczy, które są teraz konieczne do życia w San Lorenzo. Począwszy od jedzenia, po sprzęt medyczny. My już powoli wracamy do życia, do normalności, ale pamiętajmy, że na świecie są jeszcze miejsca i ludzie, którzy walczą o życie. Niech pomoc im będzie naszą misją.